kiedy deszcze rozmyją ślady końskich kopyt, kiedy echo przestanie powtarzać zgiełk boju, o tym, co różni zwykłe pole uprawne od pola bitwy, decydujemy tylko my. I nie ma ważniejszych obywatelskich obowiązków wobec bohaterów z przeszłości, niż czynienie ich dzieła nieśmiertelnym. Dawno w naszym programie nie rozmawialiśmy o skarbach, chociaż wiem, że ten mój ulubiony komentator napisze: jeżdżą, gadają, nie znajdują nic. Ciężko będzie znaleźć, bowiem rzecz zdarzyła się 18 lipca 1792 roku. Było późne popołudnie, około godziny 18. Tam wrzała potężna bitwa. 25 tysięcy Rosjan, 108 dział rosyjskich, 24 działa polskie i 5 tysięcy żołnierzy Kościuszki. Wewnątrz tej grupy kościuszkowskiej była również pewna dyskretna kasa. To był jaszczyk na wysokich kołach, tak jak ten do przewozu na przykład kul i prochu artyleryjskiego, ale wypełniony był drogocennymi rzeczami. Te drogocenne rzeczy stanowiły pewien kapitał tej całej grupy, tej całej dywizji kościuszkowskiej. Po skończonej kampanii taki kapitał dzielono. No ale tutaj zanosiło się na to, że Rosjanie właśnie tędy odetną drogę odwrotu wojskom Kościuszki, dywizji Kościuszki i wtedy ów skarb wpadłby w ręce rosyjskie. Wódz zdecydował. Przeskakujemy kordon, a kordon to jest po prostu granica. Tutaj o, dwa kroki i jestem w Austrii. Przeskakujemy kordon, zakopujemy za kordonem ten furgon, wrócimy po niego, kiedy będzie trzeba. Ale nie wrócili. Historyk na przytoczoną powyżej opowieść zażądałby świadectw i dokumentów, ale dziennikarz może swobodnie przytoczyć ludową opowieść od lat kołaczącą się w tej okolicy bez skomplikowanego aparatu analitycznego. Zresztą opowieść wcale niesprzeczną z żołnierskimi obyczajami epoki. W XVII i XVIII wieku powiedzenie „wojna żywi wojnę” znajdowało liczne potwierdzenia w praktyce. To była jedna z najdziwniejszych historii. Otóż zadzwonił do mnie człowiek, który powiedział tak: wiem, gdzie ukryta jest ogromna skrzynia kosztowności, cały wóz na kołach wypełniony bogactwem. Kazał mi przyjechać do Dubienki. Spotkaliśmy się w Dubience, ale mówi: nie, musimy jechać dalej, jedziemy do Uchańki. Uchańka to ta wioska, która ciągnie się za tym pasem zieleni. Chcemy włączyć kamerę, on mówi: nie chcę się pokazywać. I było to takie nagranie, gdzie we wnętrzu busa operator siedział z tyłu, z przodu była tylko taka sylwetka w takim właśnie jak teraz dogasającym słońcu i opowiadał. Opowiadał o swoim pradziadku, który był maszynistą. Jeździł do Rzeszy, jeździł do Niemiec jeszcze w czasach cesarskich i tam spotkał kolejarza niemieckiego, mieli sporo czasu, gaworzyli, obydwaj znali język niemiecki i ten niemiecki kolejarz opowiedział o tym, że jego prapradziad był jednym z żołnierzy dywizji Kościuszki, która tutaj pod Dubienką 18 lipca 1792 roku toczyła wielki bój z Rosjanami i został wyznaczony do ukrycia złotego furgonu. Wywieźli więc za kordon, za granicę austriacką do lasu. To jest właśnie ten las, on oczywiście odmłodniał, bo co jakieś 80 lat się gościna i zakopali. I ten polski kolejarz pytany, jak to, nikt nie przyjechał, nie szukaliście tego? Powiedział: właściwie no my jesteśmy w zupełnie innym świecie, nikt od nas z rodziny nie przeżył. Ja właściwie jestem chyba ostatni, który zna tą historię. I to jest taki etap, kiedy ta opowieść trafia tutaj do lokalnego obiegu. Trafia również do nas i przyjeżdżamy z Robertem z urządzeniami elektronicznymi. Tam dalej były takie wydmy piaszczyste, tam gdzie teraz są te budynki. Rozpoczynamy pomiary, są ruiny jakichś dawnych budynków, ale skarbuśmy nie znaleźli. I to jest właściwie na razie wszystko w zawieszeniu. Ten skarb czeka na was. To wiecie, że pewnego dnia
komuś wykrywaczu zawyje, wbije łopatę w ziemię i z godziny na godzinę stanie się bogaty, czego wam serdecznie życzę. Ale tak naprawdę opowiadam tą historię, żeby pokazać bogactwo. Wielka bitwa na ogół generuje pewne narracje. Tam są opowieści o zdradzie, o bohaterstwie, bo takie są te metody narracyjne. Natomiast my przyjechaliśmy tutaj, ponieważ zaprosili nas mieszkańcy Łuchańki. To nie jest pierwszy raz. Oni uporczywie dopominają się o właściwe upamiętnienie tego tutaj pola bitwy, które tam za lasem Kurhanu, który tam przy skrzyżowaniu dróg się znajduje, i wreszcie wielokrotnie prosili nas o pomoc w odnalezieniu mogił. Ogromnych mogił, ponieważ w zapisach najskromniejsze powiadają o 1000 polskich poległych żołnierzy i 4000 Rosjan. Ci, którzy mają inny pogląd, wyliczają aż 6000 poległych. Zresztą Przemek Bednarczyk, namiętny historyk, nauczyciel tu z Dubienki, też kiedyś zadzwonił do mnie, pojawił się tutaj taki bardzo fertyczny, dynamiczny, młody człowiek i mówi: znalazłem listy szpiega królewskiego, który był tutaj 2 dni po tej bitwie i widział, jak te obdarte trupy grzebano i usypano 2 kurhany, z całą pewnością 2 kurhany. I potem on krążył tu po okolicy, wyznaczył te miejsca na podstawie tego, co wspominali starsi mieszkańcy, i stawiał krzyżyki, takie zwyczajne, brzozowe. Teraz tam wyrósł już istny burz, ale do sprawy, jestem głęboko przekonany, trzeba powrócić. Gdyby nie dron, jakżeż miałbym Państwu w tym polu kukurydzy opowiadać bitwę? Niestety krajobraz się mocno odmienił, ale z grubsza możemy powiedzieć tak. Był 18 dzień lipca 1792 roku. Dzień wcześniej książę Józef Poniatowski zaczął fortyfikować linię Bugu, rozczłonkował swoją 25-tysięczną dywizję. Podobnie postąpił Wielohorski. Natomiast Kościuszko powiedział: nie, ja zastosuję inny system. Zamknę drogę Rosjanom. Tu były bagna, tam dalej jest rzeka Bug. Jeszcze dalej las kordonowy, czyli granica austriacka. Zamknę Rosjanom przejście. Na niewielkim w sumie odcinku, 3-kilometrowym, wybudował 3 baterie, miał 24 armaty. Przed armaty wysłał strzelców i czekał. Historycy wojskowości zapisali ją jako bitwę pod Dubienką. Ale z tego pola zmagań, w istocie leżącego między Uchańką a Wolą Chabową, nawet dachów Dubienki nie widać. Ważność tego miejsca polega na tym, iż tu wybrzmiał ostatni akord walki w obronie Konstytucji 3 maja. Rosjanie zaś prowadzili ją w obronie przywilejów magnackich i dla położenia kresu niepodległości Polski. Zaczęła się 18 maja 1792 roku, a zakończyła przystąpieniem króla do zdrajców 24 lipca. Rosjanie w właściwy sobie sposób, a dokładniej generał Kachowski, zastosowali swój stary sposób szturmu. Po prostu ławą poszli na pozycję Kościuszki. Poszli raz, oberwali, poszli drugi raz, oberwali, poszli trzeci, oberwali. W końcu zdecydowali się na pewien manewr pułkownik Pallenbach z drugim pułkiem Jegrów. Tym właśnie polem, tą właśnie dróżką miał uderzyć na skrzydło Kościuszki. Ale wypatrzył to pułkownik Karnicki, pułkownik Pallenbach zginął, Polacy zdecydowanie odepchnęli Rosjan. Bitwa zaczęła się o 15, o 18 zaczęły się niepokoje w polskich szeregach. I niektóre oddziałki zaczęły odpływać z pola bitwy. W pewnym momencie ten tłum tych, którzy chcieli stąd odejść, porwał również samego Kościuszkę, ten wyrwał się, wrócił na miejsce. Ale o 21, kiedy było jasne, że bitwa nie zmierza ku żadnemu rozstrzygnięciu, a książę Józef i Wielohorski zdążyli odskoczyć,
Kościuszko zdecydował się na odwrót, ale spójrzcie Państwo, od 15 do 21, szmat czasu, 6 godzin walki, 6 godzin ognia i wspaniale trzymanej tutaj obrony. A proporcje sił? 5 tysięcy Kościuszko, 25 tysięcy generał Kachowski. To jest właśnie proporcja sił, ale Kościuszko dysponował swoją wiedzą fortyfikacyjną. Zbudował tutaj taki świetny system ognia, że Rosjanie mieli do wyboru albo te bagna, albo polskie lufy. No cóż z tego, kiedy wysiłek spod Dubienki, czy jak precyzyjniej mówić, spod Uchańki, okazał się próżny, bo król zdecydował się przystąpić do targowicy, zdecydował się zdradzić sprawę konstytucji 3 maja i raptem okazało się, że ta wielka wojna z Rosją roku 1792 trwała zaledwie 70 dni. A król w istocie skapitulował, kiedy wojna była jeszcze daleko, daleko od bram Warszawy. Dlaczego to zrobił? Bo był człowiekiem słabego charakteru. Nic tak mnie nie cieszy, jak zainteresowanie ludzi historią, zwłaszcza w takim sezonie, kiedy ludzie zwykli na słoneczku się raczej opalać, niż trudzić się w sprawach historycznych, ale tutaj zawsze mieliście ogromne serce dla tych pamiątek kościuszkowskich. Tak, zgadza się, ponieważ już w roku 1992 obchody 200. rocznicy bitwy pod Dubienką. Były bardzo po prostu uroczystości centralne. No i co roku jest akademia z okazji tego święta. No widzę tam pod tym monumentem to leży właśnie świeży wieniec. Z tego roku właśnie świeży wieniec z uroczystości. Tak, ale to brzmi bardzo tak lirycznie i pozytywnie. Natomiast tu jest jeden wielki problem. Problem jest taki, że po prostu, że wypadałoby uwiecznić po prostu groby poległych tutaj żołnierzy kościuszkowców oraz rosyjskich żołnierzy w Kurchaniu, który znajduje się niedaleko stąd. No tak, przed wojną były wyraźne dwa kurchany, tak, na które przyjeżdżali ludzie, wiedzieli, że tu spoczywają ci, którzy walczyli na tych polach. Potem one zniknęły. Jak to się stało? Za czasów po prostu ubiegłym wieku i za czasów komuny, mówiąc kolokwialnie, one były nawet niszczone, bo tutaj znajdowały się po prostu budynki inwentarskie, gdzie wywożono w to miejsce nawet nieczystości, więc po prostu bezczeszczono to. I uważam, że takie rzeczy po prostu nie mogą się powtórzyć w XXI wieku i jest pora na to, żeby to po prostu uwiecznić i zostawić następnym pokoleniom pamiątkę z tego. Ma pan absolutną rację. Otóż dla mnie na przykład niezrozumiała jest data 1964 na tym monumencie. Ona prawdopodobnie oznacza, że usypano tutaj jakiś inny kopiec po prostu za czasów komuny, zrobiono uroczystość po prostu. Wtedy miałem 2 lata, to nie bardzo pamiętam, ale była to większa uroczystość, gdzie tutaj podobno usypali ten kopiec tutaj. To ja panu opowiem, co to było. Otóż usypano kopiec przyjaźni polsko-radzieckiej. Tak to się wtedy nazywało. Niezrozumiała rzecz. Ten kopiec powstał przed wojną, prawda? Przed wojną usypali go tutaj ci, którzy przyjeżdżali, głównie wycieczki nauczycieli. To obowiązkowo każdy nauczyciel w Polsce musiał tutaj pod Dubienkę, tak naprawdę pod Uchańkę, przybyć i wtedy, kiedy przyjeżdżali tutaj, składali hołd tym poległym i przychodzili tutaj, brali udział w sypaniu tego kopca. Potem kopiec w czasie wojny został zrujnowany. Tak, został zrujnowany i po prostu potem społeczeństwo lokalne własnymi siłami podobno odbudowało to. Pamiętam nawet nazwiska pana Zacharczuka, nauczyciela. Wspaniały człowiek. Przyjeżdżałem tutaj i mówi, że w życiu ma tylko jedno marzenie, żeby znowu pod Uchańką był kopiec, a kopiec został zrujnowany przez Niemców, którzy zrobili tu stanowiska karabinów maszynowych, taki Stützpunkt. Świetnie się nadaje do ostrzału, góruje nad okolicą, wcale im się nie dziwię. No i
w sumie kopiec powstał, ale w bardzo dziwacznych kategoriach. Kopiec przyjaźni polsko-radzieckiej. Tak. No tak, my deklarujemy, bardzo chętnie namówimy naszych przyjaciół internetowych do udziału w akcji tej. Po pierwsze, tu trzeba zrobić porządne poszukiwania i na przykład określić, gdzie były te baterie dokładnie. Wy macie jakieś rozeznanie? Okoliczni ludzie mają po prostu z opowieści, które się przenoszą po prostu z pokolenia na pokolenie od sąsiada. I mówią, że na moim polu była bateria Kościuszki? Tak, i mówią, że tutaj było to, tutaj było to i tak dalej. Tak no dobrze, to namalujcie takie te opowieści, przenieście na mapę, a my przyjedziemy ze specjalnym sprzętem i wtedy będziemy mogli to dokładnie wyznaczyć. Poza tym bardzo chciałbym, żeby jedną z tych baterii odbudować. Tak. Czy może być piękniejsza atrakcja turystyczna? Raczej nie. Myślę, że w naszej gminie warto postawić właśnie na te wartości historyczne, oprócz jeszcze oczywiście walorów turystycznych i krajoznawczych. Piękna okolica. Natura 2000 za naszymi plecami, także... Zielono. Także zielono, warto to zachować po prostu i myślę, że tutaj natura i historia będą się nawzajem uzupełniały. Konieczne jest jednak skrzyknięcie się i w skali lokalnej. A w skali lokalnej macie organizację jakąś? Na przykład Nadbużańskie Stowarzyszenie Miłym Siłkiem Gminy Dubienka mamy po prostu. Myślę, że nowy wójt... Duża siła? Liczebnie nie, ale... ale po prostu... Ale duchem mocno. Duchem mocno. Myślę, że tutaj nasz wesprze nowy samorząd. Jednak liczę na to, że nowy wójt i rada też myślę, że się włączą do tego. Tak, a ja apeluję do przyjaciół naszych w internecie. Zapiszcie się do tego stowarzyszenia, oczywiście symbolicznie tylko, stowarzyszenia tych, którzy chcą powalczyć o nowe oblicze Dubienki. W Dubience musi stanąć nowy, piękny pomnik, tak, zrozumiały dla najmłodszego pokolenia. Trzeba koniecznie odnaleźć posadowienie tych baterii Kościuszki, które generała Kachowskiego wprawiły w osłupienie, kiedy wizytował tą robotę, kręcił głową i powiadał, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Właśnie. To był prawdziwy majstersztyk, ale i Kościuszko był niezwykłym majstrem fortyfikacyjnym. No i wreszcie te mogiły. Trzeba dokładnie przebadać te miejsca, bo oczywiście stamtąd brano piasek, prawda? Tam wylewano, jak pan powiedział, nieczystości. Po prostu były dewastowane w sposób po prostu zatrważający, takim elementarnym zasadom. Po prostu to jest coś okropnego. Tak, ale ilość tych poległych była gigantyczna. W niektórych źródłach podają, że 1000 Polaków, 4000 Rosjan, jeszcze inni mówią, że proporcje były 1:2. Nieważne jakie, to gigantyczna liczba poległych. Z mojej wiedzy, jaką posiadam, to tam leży około 6 tysięcy Rosjan i 5 tysięcy Polaków. Tak, no tego nie sposób, żeby przepadło bez śladu, tego nie sposób zapomnieć, nie sposób zgubić. A nawet jeżeli rzeczywiście wybrano tam tą ziemię i zniszczono to miejsce, to tam musi jednak stanąć jakiś znak. Tak, tam musi być jakiś symbol. Trzeba to uwiecznić po prostu. No przecież były, prawda, te kurhany tam. Były, to były wysokie góry. No bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo moja mama akurat ze swoimi koleżankami chodziła tam i straszyli chłopaków. To było w porze wieczorowej, to było tak wysoko, że to było widać światełka aż do prawie do wsi, więc były wysokie góry. Przyjaciele nasi drodzy internetowi, ogłaszamy czerwony alarm dla Uchańki, bo bitwę co prawda opisano jako bitwę pod Dubienką, ale Dubienki stąd nawet nie widać za bardzo. Nie, nie. Uchańka, tu jest centrum Uchańki. To jest Uchańka. Raczej Wola Chabowa bardziej. Tak, to była 3 kilometry pomiędzy Uchańką a Wolą Chabową. To był ten pas obrony. Tak. Drodzy Państwo, ja jestem zachwycony, że odłożyliście bieżące zajęcia, że się zgromadzili tutaj i że chcecie zaapelować do świata, który nas ogląda. Tak, bardzo chcemy pomóc. No i oczywiście kłaniamy się przede wszystkim władzom konserwatorskim. Być może kłaniamy się wojsku, bo to przecież na Kościuszkę powołują oczywiście się nieustannie wszyscy wodzowie. Tak, tutaj po prostu te jednostki to mają imiona Tadusza Kościuszki okoliczne, także myślę, że wojsko tutaj też się aktywnie włączy w to. Budujemy taki projekt. Budujemy oczywiście.
10 lat temu, kiedy byłem tutaj z panem profesorem Bednarczykiem, tych zarośli nie było, te drzewa dopiero były maluteńkie do kostek. W tej chwili to jest istny wóz, ale on tutaj stawiał krzyże i to miejsce wskazywał mi na to miejsce kurhanów. Jak państwo macie w pamięci? Tak, zgadza się. Tu właśnie tutaj były te kurhany i tu było powiedziane, że tam są pochowani żołnierze polegli. No i nawet, po pierwsze, trzeba badania zrobić. No, to trzeba badania zrobić, byłby to po zmianie oblicza artystycznego tego kurhanu pamięci. To byłby drugi punkt, czyli poszukiwanie tych mogił i to zapiszecie w waszym projekcie. W tej chwili nie jesteśmy w stanie niczego ani wymyśleć, ani pokazać palcem. Po prostu trzeba będzie najlepiej zimą solidnie przebadać te miejsca. A czyja to jest własność, ten teren? Gminy. To jest własność gminy. Czyli ze zezwoleniami pewnie problemów nie będzie. Myślę, że nie. Drodzy państwo, to jest ciągle błądzenie we mgle, ale no, trzeba we mgle błądzić, żeby wyjść na prostą. Bardzo chcemy, żeby pole bitwy, sławnej bitwy Kościuszki wyglądało zdecydowanie inaczej. Żebyśmy tu mieli dużą mapę plastyczną. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby tutaj właśnie na skraju tej drogi, czy tu gdzieś znalazła się mapa pokazująca dokładnie ułożenie stanowisk polskich, ruchy rosyjskie, żebyśmy zobaczyli, gdzie jest ów las kordonowy, przez który przeszli Rosjanie po to, żeby zajść Kościuszkę z boku. Musimy do tego doprowadzić. Duża mapa plastyczna, ewentualnie nawet ścieżki takie dla tych, którzy lubią wędrować po terenie. A dlaczego nie? Oczywiście. To wymaga to po prostu pracy i po prostu projektu, dobrego projektu. Dobry projekt będzie. Wy piszecie, a ja ewentualnie wam chętnie pomogę. Zresztą nasi przyjaciele internetowi na pewno się w ten projekt włączą. Powiem, bo nie wyobrażam sobie, żeby to mogło zostać tak, jak jest. Żołnierze w zapomnieniu, nawet jeżeli ich tu nie ma, jeżeli ta komuna zniszczyła definitywnie, a nie wierzę, żeby można było tyle pochówków stąd wyeksportować, to niech tu staną krzyże, niech tu staną tablice informacyjne, że w tym miejscu. A może gdzieś ktoś ma jeszcze fotografię tych kurhanów? Poszukamy po prostu i będziemy robić wszystko, żeby to tak, jakoś to jeszcze, zgromadzić materiały. To jeszcze jedna nasza prośba do społeczności internetowej. Jeżeli ktokolwiek dysponuje zdjęciami przedwojennymi tych kurhanów, to byłyby dla nas niezwykle pomocne, bo pomogłyby nam później w badaniach. Czekamy na waszą współpracę. Powtarzam, czerwony alarm dla bitwy pod Dubienką trwa. Nie możemy dopuścić, żeby ten burz przykrył ją na zawsze, żeby wszystko legło w zapomnieniu, żeby pomnik, który wybudowany był w latach 60. ciągle był najwyższym osiągnięciem myśli artystycznej i patriotycznej tutaj. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że spraw pola bitwy Tadeusza Kościuszki nie możemy tak zostawić. Setki jego żołnierzy, którzy tu polegli, wierzyły, że idą w bój o przyszłość Polski. A to właśnie my jesteśmy z onej przyszłości. I wobec owych niepamiętanych już dziś z imienia i nazwiska mamy dług honorowy. Pora go spłacić. Adam Sikorski dziękuję swoim patronom. Maciej Saw, Marek Walicki, Cezar Trochimowicz, Jacek Kierwiak, Dariusz Górecki, Maciej Mazurowski, Konrad Skrzypczyk, Tomasz Grzegorzewski, Andrzej Kozyra, Mateusz Wolak, Artur Zaręba, Rafał Nadwyczawski, Aleksander Miodunka, Marta Firlej-Zimoch, Szymon Szypulski, Jarosław Osiewała, Kamil Kępny, Piotr Szewczak, Rafał Sygula, Krzysztof Wiśniewski, Tomasz Rusin, Marcin Janikowski, Piotr Kowal, Bartłomiej Sieńko, Jakub Antosiak, Adam Weber, Krzysztof Zaleski, Jan Kwiatkowski, Wojciech Tkaczyk, Michał Bielak, Piotr Leczowicz, Krzysztof Lech Grabowski, Adam Domagala, Adam Minior, Łukasz Paweł, Paweł Śpiewak, Artur Białosiewicz, Safety System Mirosław Guzik, Kamil Niemczyk, Marek Kuszkowski, Michał Bieniek, Jacek Kosecki, Błażej Kudłak, Piotr Chojenta, Michał Góra, Noemi Sikorska, Jakub Wiśnicki, Grzegorz Fryca, Adam Piasecki, Mateusz Wlazło, Marcin Grelik, Piotr Pielach, Jerzy Dędzik, Michał Gajewicz, Krzysztof Gortych, Daniel Strojk, Tomasz Rzeszot, Piotr Lipiak, Damian Lipka, Heks Magazin Historyczne Granie,
Patryk Nieścior, Kamil Sowiński, Daniel Odżywolski, Adam Konas, Andrzej Zebrowski, Marek Barczak, Birband.